Cześć, witajcie w symulatorze FSX. Dzisiaj pokażę wam, czym jest toga. Najpierw trochę teorii, później trochę praktyki. Także toga, no wyraz może być znany, ale nie z lotnictwa, ale to nie chodzi o ubiór, nie wiem, starożytnych Rzymian czy prawników. Toga w lotnictwie to jest taki skrót od take off i go around, czyli po prostu start albo odejście na drugi krąg. I większość tutaj odrzutowców jest wyposażona w tą funkcję toga. Niczym to jest? No jest to po prostu ciąg automatyczny ustawiany wedle procent mocy silnika i tak dla startu czy odejścia na drugi krąg musimy ustawić dużą moc, jest to 90%, tak żeby właśnie silnik nabrał odpowiedniej mocy, żeby się wzbić w powietrze. Musimy odlecieć w górę, tak, do startu i odejścia na drugi krąg musimy odlecieć w górę i mieć pełną moc silnika. I tutaj toga nam to ułatwia, może to zrobić za nas. Także po pierwsze, aby automatyczny ciąg nam działał, musimy go uzbroić tutaj tym przełącznikiem. I teraz przełączam się na panel 2D, dlatego że tutaj na panelu 2D jedynie mamy pokrętło do ustawiania właśnie procent, nastaw procent mocy silnika. Ustawię na przykład teraz 40%. Tu mamy właśnie liczbowo podane i tutaj mamy też strzałkę, jak tutaj to kręcę tym pokrętłem, to widzimy, że tu się wszystko zmienia, tak? Ta strzałka zmienia położenie, jak i zmienia nam się tutaj procent, jaki sobie nastawiliśmy. To pokrętło nie jest dostępne w wirtualnym kokpisie, nie znalazłem go przynajmniej, dlatego przełączam się na panel 2D, żeby wam to pokazać, że tutaj to pokrętło jest. I tak, nastawiam się na przykład na 50% i teraz mając uzbrojoną przepustnicę, włączamy na autopilocie opcję N1 i już widać, że moc silników wzrasta. Autopilot automatycznie nam przesuwa przepustnicę teraz. Teraz jak ja będę ruszał przepustnicą, to po prostu nie działa. Działa po prostu autopilot i widać, że tutaj nam nastawia na zadane 50%. Ok, także jeżeli w trakcie teraz będę kręcił tym pokrętłem nastawu N1, N1 jest to od turbiny, jest to bodajże turbina zewnętrzna, tą co widać na zewnątrz w silnikach samolotu. Jest też turbina N2, to są jej obroty, jest to turbina wewnątrz silnika, jej nie widać. Tak i teraz jeżeli to kręcę, to widać, że tutaj automatyczny ciąg podąża za moim nastawem, teraz będzie zwiększał ciąg, aby otrzymać 66% mocy. Jeżeli będę zmniejszał, na przykład na 43%, no to widać, że też automatyczna przepustnica zmniejsza ciąg i ustawia się na zadane 43%. Tak, teraz jeżeli sobie to wyłączę, wyłączę N1, odzbroję też automatyczną przepustnicę, no to co się dzieje? No to widać, że nastaw no, przepustnicy się nie zmienił, jest dalej na 43%, utrzymuje to. No ale teraz możemy sami ruszać przepustnicą i po prostu zmienić ten nastaw ręcznie. Tak jak na przykład odciąłem teraz ciąg całkowicie. Gdy mam uzbrojoną przepustnicę i włączoną opcję N1, wtedy ruszanie przepustnicą nie działa. I tak, mamy też specjalny przycisk do włączania, wyłączania toga tak na szybko. Pilot w prawdziwym samolocie prawdopodobnie używa tego przycisku, żeby włączyć toga i wyłączyć. Tak, także ma to pod ręką, pod kciukiem. Szybko może włączyć i wyłączyć automatyczny ciąg. W samolocie, tutaj w symulatorze, znaczy mamy skrót klawiszowy Ctrl Shift G. Ja teraz mam wszystko rozbrojone, rozbroiłem automatyczny ciąg i zobaczmy, czy to zadziała. Ctrl Shift G, włączam, wciskam i nie załącza się nic, tak? Nic się nie dzieje. A to właśnie dlatego, że mamy rozbrojoną tutaj automatyczny ciąg, przepustnicę i trzeba to najpierw uzbroić. No i zróbmy to jeszcze raz. Ctrl Shift G. I co się stało? Widzimy, że tutaj nam strzałka się przesunęła na właśnie nastaw 90%. Tu mamy napisany ten nastaw. I automatycznie też włączyła się tutaj opcja N1 na autopilocie. Tak, i przepustnica nam tutaj automatycznie się zwiększa do utrzymywania 90% mocy silnika. I teraz mogę wyłączyć toga tak samo Ctrl-Shift-G,
opcja N1 się wyłączyła, no ale przepustnica stoi tam, gdzie stała, tak? Także dalej mamy 90%, tylko teraz ręcznie muszę to sobie na przykład odciągnąć do biegu jałowego. No i chyba tyle praktyki, tyle teorii. Teraz włączmy to, wykonajmy sobie właśnie lot. Ja już jestem ustawiony na pasie, żeby tutaj nie przedłużać, z różnymi opcjami jak kołowanie, uruchamianie silników. Skontaktowałem się już z wieżą, mam pozwolenie na start, więc będziemy startować. Wykonamy sobie krąg nadlotniskowy. Kurs pasa to jest 0,4. Ustawiłem się też na kurs pasa, włączę sobie też utrzymywanie wysokości 2000 i kursu na razie pasa. No i dobrze, i włączamy toga, czyli Ctrl Shift G. Silnik się rozkręca, opcja jest włączona. Hamulec postojowy zwalniam. Klapy mam lekko wysunięte, ok. No i się rozpędzamy. Tak, tu jeszcze podgląd prędkości, żebym miał. No i teraz cały czas opcja toga nam trzyma silnik, moc silnika na 90% obrotów turbiny. Turbinę N1, mogę zadzierać nos i startujemy. Schowamy podwozie. No i teraz włączę sobie GPS-a, żeby trzymał mi kurs i wysokość. No i zobaczmy tutaj utrzymywanie prędkości, tak? Toga ciągle nam tutaj rozpędza się, znaczy rozpędza silnik na 90%, więc szybko nabieramy prędkości. Żeby to zmienić, przełączamy się teraz na speed, czyli utrzymywanie zadanej prędkości 220 węzłów. Jeżeli tego nie zrobimy, no to bardzo szybko przekroczymy dozwolone prędkości, po prostu lecąc ciągle na pełnej mocy silników. Dlatego pamiętajmy o tym, musimy tutaj zmienić albo wyłączyć nastaw utrzymywania mocy silnika, albo przełączyć się na utrzymywanie zadanej prędkości. Dobrze, wszystko wygląda dobrze. Samolot zwalnia, tak? Widzimy też, że już nie utrzymuje silnik 90%, tylko troszkę już zmniejszył obroty. I zakręcimy w lewo, wykonamy krąg. O nie, altitude. Ach, się pomyliłem. Tutaj mamy heading. Pójdziemy w lewo. O, za dużo. Więcej tutaj. Zobaczmy, jak to wygląda na GPS-ie. Nasz planot to jest po prostu od lotniska do lotniska, krąg nadlotniskowy. Wykonamy krąg nadlotniskowy, podejdziemy do lądowania, ale też wykonamy touch and go, czyli nie będziemy lądować, tylko odejdziemy na drugi krąg. Podejście spróbuję zrobić na GPS-ie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i dobrze, dajemy z wiatrem teraz. Za bardzo znowu, więcej tutaj dam, ok. Tak, to jest nasze lotnisko. I wykonujemy z wiatrem. Tu jest lotnisko, ok.
Jeszcze trochę sobie tutaj. Mamy w lewo. I tak, na GPS-ie wybiorę sobie Approach. Select Approach, Enter. My mamy pas 4 lewy. Tu mamy ILS. Jaki tu sobie, o GPS sobie wybierzemy, GPS. 4 lewy, Enter, Vector, dam. Dam na razie load. Zobaczmy. O, nie, approach, włączmy to. Tak, i tu już mamy naniesioną informację, jak będziemy lecieli. Czyli tu mamy wektorowanie, podejście na oś pasa. I tu przerywaną kreseczką mamy odlot. W sensie go around, czyli odlot na drugi krąg. I tutaj do radiolatarni jakieś prawdopodobnie WOR, do holdingu, do oczekiwania tutaj w kręgu. Ok, na razie sobie lecimy jeszcze z wiatrem. Kontrola lotów sama nam tu się zgłosi, mówiąc, że możemy wykonać touch and go. Także pewnie niedługo to nastąpi. Też właśnie przy odejściu na drugi krąg użyję opcji toga, czyli automatycznej przepustnicy z nastawem na 90% mocy silnika. Tak, już mamy. Mamy clear touch and go, pas 4 lewy. Na sobie jeszcze troszkę odlecę, żeby mieć więcej czasu na podejście. Okej. Żeby nie zanudzać, przyspieszę trochę czas. I sobie troszkę bardziej odlecimy. I aktywujemy approach, czyli jest tutaj ta opcja. Córka. Tak, mamy tu opcję Activate Approach, Enter, jest approach aktywowany, wykonam jeszcze jeden zakręt w lewo, tutaj. Tak, na pozycję po trzecim zakręcie. I na final leg będziemy już nawigować GPS-em na autopilocie. Tak, przełączę się tu na GPS. Dobrze, ustawmy się jeszcze trochę pod kątem tutaj do ścieżki podejścia. Ok, włączam warlock, co spowoduje, że autopilot będzie się ustawiał wzdłuż ścieżki podejścia automatycznie. Zobaczymy, jak to nasze ustawienie będzie w rzeczywistości wyglądało.
tak, i zrobię touch and go, czyli odejdę na drugi krąg i będę wykonywał wedle GPS-u do holdingu. Także poza zobaczeniem, jak działa toga, zobaczymy, jak tutaj działa podejście wedle GPS-u. Stawiamy się jeszcze w centrum pasa. Tutaj nie mam utrzymywania wysokości na GPS-ie, musimy sami o to zadbać, więc wyłączę utrzymywanie wysokości na autopilocie. Zejdziemy trochę niżej, bo jestem za wysoko. Zmniejszymy też prędkość. GPS tam tylko za dużo. GPS tam tylko trzyma 150 tam. Trzyma nam odpowiedni kierunek do pasa, ale wysokość sami musimy tutaj utrzymywać. To jest taka różnica, jeżeli chodzi o podejście ILS, gdzie ILS też utrzymuje nam odpowiednią ścieżkę schodzenia. Ja tu mogę się posługiwać światłami na lotnisku. Bodajże światła PAPI to się nazywa. Ok. Trochę górkę. Dobra. Za szybko troszkę wyhamuję spoilerem. Dobrze, jestem za nisko. Troszkę zadrzemy nosa. Ustawiliśmy się już chyba na ścieżce, tak. Podwozie w dół, żeby nam tu nie piszczało. Trzy zielone. Wysuwam pełne klapy. Jestem ciut za nisko, dlatego jeszcze wytrzymał w górze. Dobra, jestem prawidłowo. Teraz za wysoko trochę. Ok. Jesteśmy prawidłowo na ścieżce podejścia w miarę, ale podejdziemy i tak na drugi krąg. Włączając toga, ja włączę tutaj N1 po prostu. No i daję N1 i już mamy rozkręcanie turbiny, utrzymywanie mocy silnika na 90%. Chowam klapy, chowam podwozie. Utrzymywanie wysokości włączę na 2000 i GPS automatycznie będzie nam teraz podążał tą ścieżką odejścia. Teraz włączę utrzymywanie prędkości 220 dam, tak żeby nie przekroczyć prędkości, bo już nam dosyć szybko urosła. Tak urosła nam dlatego, że ciągle mieliśmy włączone toga, czyli utrzymywanie 90% mocy. Teraz już nie potrzebujemy i właśnie przełączyliśmy się na speed, więc automatyczny ciąg się zmniejszył i prędkość spada. No i tak działa toga. Myślę, że już teraz, jeżeli ktoś nie wiedział, to już wie, jak korzystać z tej funkcji. Ja tu sobie wykonuję na holding. Także to wszystko, jeżeli chodzi o ten odcinek. Cześć wam.